indywidualność tych obiektów jest od razu rozpoznawalna. Wtedy były awangardowe, a dzisiaj byśmy powiedzieli, że śmiało mogłyby się znaleźć w sprzedaży, w sklepach z nowoczesnym designem. Po prostu miała swój wielkiej indywidualności sugestywny styl i to jest od razu nie budzi najmniejszych wątpliwości. Powierzchnia jest nieznacznie pociemniała w zagłębieniach formy. Ale tutaj na dnie widzimy wybity znak wytwórcy, firmy Norblin i spółka z Warszawy. Projektując tą cukiernicę, Julia Kejlowa niemal zupełnie skupiła się na formie. Z jednej strony jest to kula, która skupia oczywiście uwagę, jeżeli ją się postawi na stole, ale z drugiej strony jest to takie naczynie, w którym możemy przechowywać wszystko. Czasy Art Deco, zwłaszcza tego Art Deco pozostającego pod wpływem amerykańskim, to są czasy, kiedy przedmioty, można by powiedzieć, zaczynają jeździć. Słowem, są projektowane w stylu streamline modern, mają linie opływowe i kształty przypominające chromowane elementy pojazdów, które odbijają lśnienia właśnie, gdy są w ruchu. I można sobie wyobrazić na przykład osobę serwującą tę cukiernicę na tacy, gdy ta osoba przemieszczała się z jednej pozycji do drugiej, to zapewne zmieniało się światło, odbijając się refleksami swoimi na tych lśnieniach aerodynamicznych i to być może powodowało właśnie jeszcze dodatkowe efekty oddziaływania na patrzącego. To wieko nie jest symetrycznie osadzone, jest lekko przechylone. Ta kula nie stoi idealnie, jest lekko przesunięta, jest idealnie za to wypolerowana. W związku z tym bliki światła, które się na niej pojawiają, za każdym razem mogą być w innym miejscu, pokazywać nowy walor tej prostej formy. Kiedy otwiera się wieko, nagle okazuje się, że zupełnie inne światło pojawia się w tym przedmiocie. On w środku jest wyłożona złotem, więc żółte i również wypolerowane. Samo wieko jest na zdobnych zawiasach, ale to, co najważniejsze, to jest to, co otacza tą kulę, taki sierpowy motyw. Ta cukiernica była obiektem do oglądania. Ona nie tylko była obiektem użytkowym, ale była bardzo ciekawym obiektem, nowoczesnym obiektem, przede wszystkim do oglądania. Księga studiów Szkoły Sztuk Pięknych na stronie 78 pod numerem 389 jest zapis: Kejlowa, urodzona Ringel, Julia. W trakcie studiów już zauważono jej talent. Tutaj znajdują się zaświadczenia między innymi od profesora Józefa Czajkowskiego o zwolnienie jej z kosztów paszportu zagranicznego, ponieważ udawała się na studia do Austrii, Włoch i Francji.
Julia Kejlowa była niezwykłą artystką. Kształciła się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ówczesnej Szkole Sztuk Pięknych. Studiowała rzeźbę pod kierunkiem profesora Tadeusza Breyera, jak również metaloplastykę u Karola Stryjeńskiego. I myślę, że ta metaloplastyka najbardziej ją zafascynowała i 2 lata po ukończeniu studiów otworzyła własną pracownię metaloplastyki, sprowadziła narzędzia z Paryża, więc miała najnowocześniejsze wyposażenie pracowni i w tej pracowni kuła, wykuwała przepiękne wyroby właśnie w stylistyce Art Deco. Projektowała przede wszystkim na potrzeby firm platerniczych, warszawskich firm platerniczych, znanych wówczas w okresie międzywojennym. To była firma Norblina, firma Henneberga. To były firmy, które zamawiały u artystów tej rangi, co Julia Kejlowa, rzeźbiarka, zamawiały konkretne przedmioty. I kiedy przeglądamy dzisiaj katalogi tych firm, to widzimy, że te przedmioty, które są takie bardzo proste, nowoczesne, jednocześnie widać, że przede wszystkim praktyczne, to w większości właśnie były autorstwa Julii Kejlowej. Ciekawy jest również ten garnitur do palenia papierosów. Bardzo geometryczny przedmiot z wykorzystaniem prostych brył i tego koła charakterystycznego dla jej wyrobów. Potrafiła również zająć się projektowaniem przedmiotów, które wydawało się nie wymagają takiego myślenia projektowego, że są w swojej formie oczywiste. Okres międzywojenny, sport był bardzo modny i propagowany, no ale co idzie za sportem? Oczywiście nagrody sportowe. No więc Julia Kejlowa również projektowała nagrody sportowe. To jest puchar i był ciekawie nazwany puchar na trójkach. I rzeczywiście tu widzimy formę trójki. Połączony jest plater z czernionym drewnem. W tej chwili te wyroby w stylu Art Deco są klasyką designu. One się świetnie wpisują w nowoczesne wnętrza. Pasują do tych wnętrz. I po to sięgamy. Pracy Julii Kejlowej zdecydowanie można przyporządkować nurtowi, który nazwałabym modernizmem dekoracyjnym. I dzięki właśnie temu można mówić o takim nowoczesnym spojrzeniu rzeźbiarki na projektowaną formę. Dużym sukcesem było wystąpienie czy pokazanie jej przedmiotów w pawilonie polskim na wystawie światowej w 1937 roku Sztuka i Technika w Paryżu. Tam zdobyła 2 złote medale, no a potem w 1938 roku duża wystawa w Instytucie Propagandy Sztuki. Julia Kejlowa rozpoczęła swoją działalność artystyczną w czasach, które w Polsce były czasami bardzo inspirującymi, bo Polska po I wojnie światowej, kiedy mamy okres odbudowy kraju, który odzyskał niepodległość. Instytucje państwowe były urządzone na nowo w modnym na świecie stylu Art Deco, czyli potrzebne były też naczynia, które by współgrały z meblami i tymi wnętrzami. Była spora grupa ludzi, która chciała mieć nowoczesne formy, otaczała się nowoczesnymi formami w swoich domach. Serwantki, prawda, gdzie pokazywano, co mamy, jakie mamy zastawy, porcelanę, szkło, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Były kolekcje ludzi znanych, z dobrym smakiem i dobrymi pieniędzmi. Gdyby nie wojna, która zniszczyła, jak wiemy, wszystko, zniszczyła całą Warszawę, również ona zginęła w czasie wojny, zginęła w 1943 roku, myślę, że jej kariera by się rozwijała tak jak kariera międzynarodowych artystów, tworzących właśnie w tej stylistyce.
prawdopodobnie dzisiaj o Julii Kejlowej mówilibyśmy przede wszystkim jako o rzeźbiarce, która również zajmowała się projektowaniem naczyń stołowych, projektowaniem przedmiotów zamawianych przez firmy platernicze, ale z tego powodu, że jej rzeźby przetrwały jedynie w kilku egzemplarzach, trudno jest dokonywać dzisiaj jakiejś analizy jej twórczości jako rzeźbiarki. Cały czas odkrywamy ją. Badacze szukają informacji na jej temat, na temat jej projektów, ponieważ tak naprawdę jest bardzo trudno zidentyfikować wszystkie jej projekty. W okresie międzywojennym firmy platernicze oczywiście wykonywały wyroby według jej projektów, natomiast one nie były sygnowane jej nazwiskiem. Katalog wystawy w Instytucie Propagandy Sztuki z 1938 roku też właściwie nie przedstawia wiele zdjęć. Tam może są 4 zdjęcia, a reszty są opisy. Na wystawie było pokazanych 170 przedmiotów. To jest naprawdę dużo, a wydaje mi się, że ona zaprojektowała znacznie więcej.